To jest Dzień z Republiką. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Wracamy do tematów politycznych. Lekki oddech na Ekspres Republiki za nami, a teraz wskakujemy w wir polskiej polityki. Naszym gościem pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No i już nie może być inaczej. Rozpocznę od życzeń wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet pani poseł i wszystkim paniom posłom i posłankom życzę. Oczywiście, ale na ręce pani poseł proszę przyjąć. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze. Ja tak odsyłam te życzenia także do kobiet bliskich pana sercu. Wszystkiego dobrego dla nich. Dziękuję bardzo. Pani poseł, rzeczywiście w Sejmie też Dzień Kobiet dał się odczuć, ale w tym politycznym wymiarze na konferencję prasową wyszedł Szymon Hołownia. No i czy marszałek Sejmu poradził sobie przed kamerami? Niech sami państwo ocenią. Zobaczmy fragment dzisiejszej konferencji prasowej marszałka Sejmu. Ja bym wolał normalnie, to wiesz, normalnym trybem działać. No, bo firmy nie znam. Barbara Łabędzka, ja nie wiem kto to jest, więc jakby to wszystko jest poukładane w czasie, są zatwierdzone listy, jest konto komitetu, wpłaca się na komitet. Tak, tylko masz limity, wiesz o tym. No, ale to chyba większe są, nie? Gdzieś z 60 000 złotych. Tak mi się coś obiło o uszy. No nie, właśnie na kandydatów do sejmiku są trochę mniejsze. Wiesz, ja myślę, że mamy do przeliczenia, ale no jakby ja się boję, że wiesz, że tu z tym limitem będzie problem, po prostu. No, wiesz, ja bym wolał płacić jakby za siebie. Nie chcę sponsorować kogoś czy czegoś. Nie wiem tak w zasadzie, na co takie pieniądze idą, Adam. To jest osoba, która szefuje naszemu sztabowi, więc i tak te pieniądze są koniec końców wydawane na promocję komitetu w regionie, no. Ja bym chciał, Adam, żeby to wszystko było jakby zgodnie z prawem. Nie słyszałem taśm, natomiast wczoraj dotarła do mnie ta wiadomość, bardzo smutna wiadomość. Poseł Gomoła został zawieszony w prawach członka klubu, a ponieważ taki jest nasz statut, nie ma innej procedury, sam zawiesił się we wszystkich prawach członka partii, nie będzie brał udziału w kampanii samorządowej, nie będzie brał udziału w żadnym jej przejawie. I tak wygląda dzień z życia marszałka Sejmu Szymona Hołowni. My wracamy do rozmowy z panią poseł Anną Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To jest dzień dobry, jak już powiedzieliśmy, dla kobiet, dla pań, ale to chyba nie był dobry dzień dla marszałka Sejmu. Myślę, że nie był i nie jest to dobry dzień także dla Polski, bo pokazuje, że ta nowa siła, jaka się pojawiła, bo w parlamencie Polska 2050, to jest taka siła polityczna, wokół której ciągle narastają różnego rodzaju afery. Ja tylko przypomnę, że rozpoczęło się od tak zwanej afery wiatrakowej, jeszcze tuż przed zaprzysiężeniem pani Heni Kloska próbowała przepchnąć w trybie przyspieszonym, można powiedzieć, ekspresowym ustawę, która była ustawą skandaliczną. No oczywiście zatrzymała się legislacja tej ustawy, dlatego że było ogromne oburzenie nie tylko parlamentarzystów, ale także Polaków, którzy zapoznali się z tą ustawą. Potem nie tak dawno kolejna afera śmieciowa i tam pokazana jest pani poseł, która jest uwikłana w tą sprawę. No a dzisiaj z kolei usłyszeliśmy te taśmy, na których to pan poseł moim zdaniem próbuje, że tak powiem, nawet szantażować tą osobę, wskazując, że ma tutaj zapłacić, a w zamian za to dostanie jedynkę na liście. No, coś takiego dawno nie miało miejsca w parlamencie i widać ewidentnie, że Polska 2050 to tych 33 posłów, to jest taka siła, wokół której narasta coraz więcej znaków zapytania. Kto tak naprawdę Polskę 2050 do tej pory sponsorował, jak wyglądało finansowanie Polski 2050, skąd były ogromne środki na bardzo drogie eventy. I myślę, że ta sprawa jest naprawdę rozwojowa. Tutaj pojawia się wiele pytań i te pytania będą zadane. Ta sprawa nie zamyka się tą decyzją pana zarówno posła Gomoły, jak i pana marszałka Hołowni, że pan Gomoła przestaje być członkiem klubu, zawiesza swoje członkostwo. To jest zdecydowanie za mało. Tutaj moim zdaniem musi się pochylić Państwowa Komisja Wyborcza nad treścią tej rozmowy, bo pan Gomoła tam wskazuje, że nielegalne tak naprawdę praktyki były stosowane najprawdopodobniej także przy wyborach parlamentarnych. Tu mówimy właśnie o kwestiach związanych z limitami i z środkami finansowymi, które są wykorzystywane i z których finansowane są kampanie. Także naprawdę jak się przeanalizuje dokładnie te taśmy, to są to taśmy, które uważam powinny zakończyć karierę polityczną pana Gomoły, bo mnie jeszcze bardzo szokuje to, że to jest tak młody człowiek i powiem wprost, no dla mnie skrajnie zdemoralizowany już. Ale z drugiej strony mówi też o pewnych mechanizmach, pani poseł, wewnątrz partii Szymona Hołowni, a sam marszałek nie ma nie tylko łatwego dnia, ale łatwego tygodnia. Na tej samej konferencji pojawiły się kobiety związane z tak zwanym strajkiem kobiet, które żądają szybkiej ścieżki legislacyjnej dla projektów proaborcyjnych. No to starcie też nie było łatwe dla marszałka Hołowni, a potem Rada Krajowa Platformy. Tak jakoś się dziwnie ułożyło, że w tym samym terminie, też 8 marca i pod to święto kobiet też się podpiął, czy próbuje się podpiąć Donald Tusk, wekslując i trochę zawężając kwestię kobiecości kobiet do jednej sprawy, de facto jednej sprawy, do sprawy aborcji. I tą sprawą uderza w Szymona Hołownię, który jest już pod obstrzałem. Tu skandal wewnątrz partii, tutaj Lewica i tu jeszcze na koniec 8 marca Tusk też wymierza polityczny cios w marszałka Sejmu. Jak tą kanonadę ciosów politycznych wytrzymuje marszałek Sejmu? Panie redaktorze, ja nie mam wątpliwości, że Polska 2050 skończy tak jak Nowoczesna czy inne tego rodzaju ugrupowania, które miały tylko zamieszać w tym kotle politycznym i tak naprawdę wspierać Platformę Obywatelską. W momencie, kiedy Hołownia tak naprawdę zerwał się ze smyczy Donaldowi Tuskowi i nie chciał podpisać się pod tym projektem wspólnej listy, tak naprawdę moim zdaniem wydał na siebie wyrok. I mnie to nie dziwi, dlatego że Donald Tusk jest politykiem bezwzględnym i jestem przekonana, że tutaj kanibalizacja tego całego środowiska będzie następowała. Donald Tusk będzie powoli wciągał posłów i z lewicy. Przecież on na przykład nie zgodził się na wspólne listy do samorządu z lewicą. Lewica moim zdaniem poniesie ogromną klęskę w tych wyborach i zaczną się transfery polityków z lewicy do Donalda Tuska i podobnie myślę będzie z Polską 2050. Tusk po prostu te przystawki, bo on tak traktuje zarówno Lewicę, jak i Polskę 2050 jako przystawkę i jako drogę do tego, żeby stworzyć jedną wielką siłę i żeby w Polsce tak naprawdę były dwie siły polityczne. Koalicja Obywatelska i ewentualnie może zgodzi się na istnienie Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej tak się zachowuje, jakby chciał zniszczyć. Ale my się oczywiście nie pozwolimy na to, dlatego że w Polsce ugrupowania prawicowe i prawica ma swój twardy elektorat, ogromny elektorat. My, przypomnę, wygraliśmy te ostatnie wybory, ale po tamtej stronie politycznej on będzie chciał tak naprawdę wszystkich dzisiejszych liderów, którzy tworzą koalicję 13 grudnia, tak naprawdę wchłonąć po to, żeby pozostała tam tylko jedna siła polityczna. I tak wygląda ten proces albo konsolidacji, albo kanibalizacji sił koalicji centrolewicowej, koalicji 15 października albo 13 grudnia, chociaż po ostatnich wydarzeniach przed Sejmem faktycznie ten 13 grudnia zaczyna wybijać się na plan pierwszy. Panie redaktorze, to są ludzie, którzy mają mentalność 13 grudnia i absolutnie pokazała to sprawa związana z górnikami i to wszystko, co się działo przed Sejmem w środę. Ja tylko powiem, że byłam na kontroli poselskiej z panem ministrem Czarnkiem, z panem posłem Kaletą i z panią poseł Leniart. I wie pan, co mnie najbardziej uderzyło? Że w rozmowie z panem wiceministrem Szczepańskim, którego wypchnęli, któremu nie podlega policja, a wypchnęli cwaniacy z Platformy Obywatelskiej, człowieka z lewicy, w momencie, kiedy pytaliśmy go, czy widząc te obrazki, bo cała Polska widziała, na bieżąco, na live'ie można powiedzieć, co się dzieje, czy ktokolwiek zadzwonił do komendy wojewódzkiej, czy do komendy krajowej i spytał: ludzie, opanujcie się, co wy robicie? No, spuścił pan minister głowę potulnie, był tylko w stanie powiedzieć, że nic na ten temat nie wie, że policja mu nie podlega i tak naprawdę zapadła cisza. Widać ewidentnie, że Koalicja Obywatelska posługuje się właśnie przystawkami lewicą. I o tym mówiła pani poseł Anna Kwiecień. Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, ustawiamy... Przypomina to czasy, kiedy Koalicja Obywatelska na przykład podnosiła wiek emerytalny i robiła to. A teraz wygląda tak przy okazji protestu rolników. Pani poseł, dziękuję bardzo. Skoro o protestach rolników, to my zobaczmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my zobaczmy fragment materiału o protestach, o strajku rolników. Na sobotę planowane jest spotkanie rolników z premierem Donaldem Tuskiem. Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład, m.in. o przepisy dotyczące ugorowania. Premier jednak dzieli protestujących i nie ze wszystkimi usiądzie do stołu. Ja nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami. Rolnicy to nie są chuligani, rolnicy przyjechali protestować w sposób pokojowy. Michał Kołodziejczak został oddelegowany przez Donalda Tuska do przygotowania sobotniego spotkania. Rolnicy obawiają się, że jest to ruch w kierunku podzielenia protestujących i stworzenia tzw. opozycji koncesjonowanej, z którą bez problemu rząd podpisze porozumienie. Polska wieś musi stworzyć swoich liderów, musi stworzyć reprezentację, która będzie się dała do rozmów, która będzie miała zaufanie innych. Wszystko wskazuje na to, że zdaniem rządu Solidarność Rolników Indywidualnych nie reprezentuje polskiej wsi i należy do tak zwanej grupy chuliganów. Jako Solidarność Rolnicza nie mamy zaproszenia jak na razie na spotkanie z panem premierem Tuskiem. A jeżeli chodzi o pozostałych rolników, czy jest pan w kontakcie? Jesteśmy w kontakcie z innymi organizacjami. Z tego, co słyszałem, to mają zaproszenie. Już 29 lutego podczas ostatnich rozmów rządu z rolnikami politycy koalicji 13 grudnia dzielili protestujących na lepszych i gorszych i nie dopuścili do rozmów wszystkich środowisk. Zapytałem, dlaczego nie został zaproszony pan Gabriel Janowski. Jest to osoba, która walczyła o polskie rolnictwo, to jest naprawdę osoba zasłużona, która powinna też być na tym spotkaniu, które dzisiaj ma miejsce. Jak wskazuje publicysta Piotr Lisiewicz, tworzenie koncesjonowanej opozycji jest typowym zagraniem stosowanym w Rosji. Rolnicy, którzy stoją na tych blokadach, rolnicy, którzy protestują w całej Polsce, największa organizacja rolnicza ma w tym nie uczestniczyć, bo zostaje zakwalifikowana jako ci źli zadymiarze od kostki brukowej, którą tak naprawdę tajniacy z chodnika wygrzebywali. Donald Tusk chce osłabić wizerunek rolników i wywołując burdy podzielić się co najmniej odpowiedzialnością za to, co się stało na ulicach, ale też chce rozbić ich, bo zaprasza jednych, a drugich nazywa bandytami, chuliganami. Rolnicy nie przerywają protestu i zapowiadają, że manifestować będą do czasu spełnienia ich wszystkich postulatów. Oczywiście osoby, które pracowały nad utworzeniem tego Zielonego Ładu, to w żadnej mierze nie zdawały sobie sprawy, jak to powinno wyglądać ze strony rolnictwa. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości należy w trybie natychmiastowym przyjąć uchwałę przygotowaną przez rolników. Większość sejmowa jest jednak innego zdania. Rolnicy, zobaczcie sami, jak wyglądają takie pozorowane działania. To jest taktyka na to, żeby was przetrzymać jak najdłużej bez żadnych konkretów. Po proteście policja zatrzymała 55 manifestantów. Wśród nich był 25-letni rolnik ze zdiagnozowanym tętniakiem. Mężczyzna został dotkliwie poturbowany przez funkcjonariuszy. Całość zajścia została nagrana. Młody rolnik dzięki zaangażowaniu prawników został w nocy wypuszczony na wolność. To ci ludzie nie uczestniczyli w takich zdarzeniach, w takich działaniach, które mogłyby zasługiwać na takie brutalne działanie ze strony policji. W wyniku działań policji ucierpiał 13-letni chłopiec, który pomagał poszkodowanym rolnikom. Ojciec dziecka złożył w tej sprawie zawiadomienie. Pomagał rolnikom, którzy dostali gazem po twarzy i pomagał im z wodą obmyć twarz i wtedy funkcjonariusze policji podbiegli do niego i jeden z nich uderzył mojego syna w nogę. Jeżeli pan policjant nie widzi, że bije dzieciaka, który udziela pomocy, to był chłopak 13-letni. Przepraszam bardzo, nigdy w życiu nie doszło do takiej sytuacji, żeby policjant pałą bił dzieciaka 13-letniego. Gdy Adam Bodnar pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, wielokrotnie krytykował policję, jak choćby w 2019 roku, kiedy śledczy zatrzymali 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki. Sposób traktowania zatrzymanego przez organy ścigania stanowi poniżające traktowanie, które jest bezwzględnie zabronione zarówno przez konstytucję, jak i umowy międzynarodowe. Dziś jednak minister sprawiedliwości milczy, kiedy policja pod wodzą ministra Marcina Kierwińskiego w brutalny sposób spacyfikowała marsz rolników. Paweł Błoch, Telewizja Republika.